Siemano ludziska, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Go to Goal wersji beta. Przed nami mecz sparingowy, który za moment rozegramy z drużyną Orła Białego. Cały czas ten team się wzmacnia, my gramy z nim już po raz enty. No ale o to chodzi w meczach sparingowych, by dostosować taktykę. Obecnie zmieniliśmy ją w dosyć duży sposób jak dla nas. Zmieniła się także kadra naszego zespołu, zresztą sami to zobaczycie być może po tym odcinku, bo teraz szykujemy się do meczu sparingowego, w którym postaram się pokazać wam najciekawsze sytuacje z tego spotkania. Zobaczymy, jak sprawdzi się nasza nowa taktyka, którą dziś testujemy. Jak dobrze pójdzie, no to, no właśnie, będzie zwycięstwo. 1-0, czwarta minuta meczu. Jacob się odblokował, bo ostatnio parę spotkań narzekał na brak bramek. A czym to było spowodowane? No głównie tym, że rozszalał się na napadzie Beta, Michał Beta, chyba Michał. Chyba tak. Mam nadzieję, że mnie nie zabije, jeżeli pomyliłem jego imię. Aczkolwiek strzelił 4 bramki na przykład w jednym spotkaniu, w innym zaś też mu poszło całkiem nieźle. Dlatego na brak tutaj snajperów, dobrych snajperów narzekać nie mogę, chociaż no, liczę na to, że uda nam się zażegnać mały kryzys, który ostatnio mieliśmy, bo wykrywaliśmy mecze niewielką ilością bramek typu 1-2-0, no a wcześniej wyglądało to dużo lepiej, no i teraz na przykład tracimy bramkę na 1-1 w 8 minucie w kuriozalnej sytuacji, gdzie obrona w ogóle nie podchodzi do przeciwnika. Czym to jest spowodowane? Nie wiem, bo ustawienie obrony się nie zmieniło. Cuda czasem dzieją się w tej grze, także no, nigdy to nie będzie realistyczna gra. Tego musimy być pewni. Teraz kolejny strzał Jacoba i nadal 1-1, ale cały czas się coś dzieje, także no, na to nie można akurat narzekać. Teraz złe przyjęcie chyba Bety, bo piłka pojechała w jego kierunku. Czy przejmie tę piłkę nasz zawodnik? No niestety nie zdążył, ale mamy jeszcze jeden rzut rożny. Zatem początek naprawdę emocjonujący. Została linia obrony, uderzenie zablokowane, Jacob dobija, no ale jak mocno, tak niecelnie. Nadal 1-1, nie wiem, czy ekipa jakaś jest na czacie. No to zaczynamy, no zaczynamy. Ja nagrywam, także się postarajcie. I zobaczymy, co z tego wynikiem. No póki co zespół rywali no stara się atakować. Mnie dziwi to, że tak łatwo wtedy przedostał się pod naszą bramkę. I dziwi mnie to, jak niecelnie podaje się w tej grze, bo tych podań niecelnych jest masakrycznie dużo, no i czasami są nieurealnione z tym, jak rzeczywiście zawodnik mógłby podać. Na przykład to podanie, no nie wiem, skąd one się biorą w tej grze, z kosmosu po prostu. No Jacob się stara, no niewątpliwie tak, bo już jedną bramkę zdobył. No ale mam nadzieję, że na jednej bramce się nie skończy i że będzie tych goli więcej, tym bardziej, że no jest, tak jak mówiłem, to nowa taktyka dla naszego teamu. Kolejny raz, zamiast iść sam na sam, podanie do tyłu, no przemilczę to. Lepiej czasami nic nie mówić niż cokolwiek powiedzieć. Dodam również, że gdybyście chcieli dołączyć do naszego zespołu, jest taka możliwość. No niestety ci, którzy tak szybko dołączyli do mojego teamu, teraz to już podwójna moja interwencja, bardzo dobrze interweniowałem na szczęście, to stało się tak, że po prostu przestali ci zawodnicy być aktywni w klubie, czyli no przestali po prostu grać w grę, przez co musiałem kilkoro zawodników usunąć, jeszcze pewnie kilku będę musiał także usunąć z zespołu, no bo po prostu nie grają w grę. Chodzi mi o to, aby aktywny był skład, aby wasze umiejętności rosły i żebyście pomagali po prostu naszemu zespołowi w grze. Dlatego jeżeli macie czas, macie wakacje i chętnie chcielibyście pograć ze mną i całą ekipą, no to zapraszam was jak najbardziej, miejsce się powinno dla was znaleźć, jeśli nie w podstawowym składzie, to na pewno na ławce rezerwowych. Mamy wszystkich trenerów, mamy możliwości, abyście się szybko rozwinęli, no a potem już tylko szybka droga do tego, by wskoczyć do pierwszego składu. Kuriozalna znowu sytuacja, wycofanie do bramkarza, a właściwie do obrońcy, obrońca nie przejął, bramkarz się minął z piłką i no i na szczęście skończyło się dla rywala tylko na strachu. Dobra, kolejna akcja, mam nadzieję, że tym razem uda się coś więcej ugrać niż tylko rzut rożny. Strzał, no
No nie, podanie po prostu do rąk bramkarza. Okej, no to jest tylko sparing, także tutaj testuję po prostu nowe ustawienie mojego zespołu. Ono niekoniecznie musi być lepsze od poprzedniego. Zresztą no, dopiero mamy początek spotkania, także spokojnie. 2-1, Kordian Perk świetnie uderzył z dystansu. We are the champions! Kordian w ogóle ma bardzo dobre strzały z dystansu, strzela dużo tych bramek. Zatem no zobaczymy. 2-1 to jest dopiero 27 minuta meczu. Wszystko może się zmienić. Ja może nie będę wam całej transmisji pokazywał, bo ten odcinek mógłby być nudny, chociaż, no nie wiem, staram się cały czas coś mówić. No ale gdyby działo się tak, że kompletnie nic nie będzie, no to po prostu jakoś sobie to potnę i będziecie mogli obejrzeć najlepsze fragmenty z tego meczu. Tutaj Jacob, kolejna sytuacja, uderzenie. No mógł jeszcze podejść do tej bramki, dlaczego tego nie zrobił? Pytanie do twórców gry. No i tak jak wspominałem, no jesteśmy otwarci na wasze propozycje dołączenia do naszej drużyny. Naprawdę tutaj każdy będzie mile widziany. Atmosferę mamy naprawdę genialną i na ekipę naprawdę narzekać nie mogę. Dlatego no zapraszam, polecam. Ja z tego polecenia kompletnie nic nie mam. Po prostu satysfakcję, że mogę pograć sobie z widzami. Jacob, no teraz postaraj się, zrób jakąś dobrą akcję indywidualną. No nie, no we dwójkę to już raczej sobie nie poradzi z dwójką defensorów. No i kurde, kolejna dobra akcja. Szymon Mordoklejka strzela potężnym uderzeniem z 24 metrów, ale z tym strzałem radzi sobie bramkarz drużyny przeciwnej. Teraz piłkę powinien przejąć nasz obrońca, a jednak skubnął mu ją sprzed nosa zawodnik drużyny przeciwnej, ale złe podanie. Czy będzie wyprowadzona kontra? Jacob w posiadaniu piłki nie ma komu zagrać, a więc będzie odegranie na bok. Kołakowski, Mares, wszyscy próbują coś tutaj ugrać, no ale z tej akcji znów nic nie wyszło. Teraz w defensywie popracował Jacob i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część tego meczu. Zaczynamy drugą połowę. Błąd w rozegraniu gry na samym początku tego meczu. Mares do Bety. Beta będzie szukał partnera. Jest tam Kordian. Kordian do Szymona i tak się kręci piłka wokół naszych zawodników. Ale nic z tego nie ma. Świetnie, teraz Beta z Jacobem rozegrali to i to powinna być bramka. Ale to nie jest bramka, no. Nie wiem dlaczego takie rozegranie piłki wybrali nasi napastnicy. Jeden chciał drugiemu podać, by ten mógł zdobyć bramkę. No nie wyszło to najlepiej. Na szczęście nie skończyło się to również jakąś groźną kontrą dla naszego zespołu. Chociaż teraz atakuje drużyna Orła Białego. Będzie trzeba tę akcję przerwać. Czy jest komu? No próbował tam Pazdan. Podanie do najlepiej wysuniętego Jarosława Kaczyńskiego z PiSu. Ciekawe, przypadek? Nie sądzę. I nie ma bramki, no tutaj dużo szczęścia. A teraz ja nie wiem, czy próbowałem strzelać, cokolwiek to było, może próba przelobowania bramkarza. Aczkolwiek nieudana, bardzo optymistycznie. I tyle mogę na ten temat powiedzieć. Jacob przejął piłkę, będzie szukał partnera, jest tam Mares. Mares do Bety i Beta w końcu daje nam dwubramkowe prowadzenie. 3-1 w 72 minucie tego spotkania. Jak najbardziej uspokaja nasz zespół przed dalszą częścią i ostatnimi 15 minutami, plus to, co doliczy oczywiście arbiter tego spotkania. No nie powiem, żeby ten mecz układał się po mojej myśli, będzie na pewno trzeba wprowadzić korekty w ustawieniu, chociaż no, razi mnie nieskuteczność mojej linii ataku oraz to, w jaki sposób czasami zachowują się po prostu obrońcy. No ale to nie jest ich wina, wina leży oczywiście po stronie raczej silnika gry, bo no, zachowanie głównie od tego zależy. Teraz fatalne podanie, nie będzie rzutu rożnego, ale mam. No już w tym momencie zależy tylko i wyłącznie na utrzymaniu tego korzystnego rezultatu, ewentualnie strzeleniu jeszcze jednej bramki. No i teraz sam na sam wpudłuje w dobrej sytuacji Aleksandre Sarkozy, czyli pewnie jakiś z botów. W ogóle te boty są strasznie dobre w tej grze. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale tak być nie powinno, no bo ocenę mają dużo gorszą od naszego teamu, a radzą sobie po prostu świetnie w grze. No i mamy rzut wolny w 88 minucie meczu. Będzie starał się uderzyć na bramkę rywala zawodnik z numerem 51. Uderzenie to jednak wylądowało
ostatecznie w moich rękach, więc zobaczymy, czy w tej końcówce uda nam się jeszcze cokolwiek strzelić. Szymon Mordoklejka do Pazdana, Pazdan do Kordiana, tutaj świetna akcja, Mares do Bety i odwrotnie, Mordoklejka przy piłce, Jacob będzie uderzał i to jest gol na 4-1. No proszę bardzo, odblokował się nam kompletnie ten zawodnik, chyba to jest hat-trick w jego wykonaniu. 90 chyba pierwsza lub też 90 minuta gry. Takim rezultatem prawdopodobnie zakończy ten mecz arbiter główny tego spotkania, a więc no nie jest źle, chociaż sam przebieg meczu mógł wyglądać nieco lepiej, jeśli chodzi o nasze posiadanie piłki i celność podań. Ja obiecałem wam pokazać wam to, jak prezentuje się nasza kadra na chwilę obecną. No tutaj pewnie kilkoro zawodników jeszcze straci miejsce w zespole ze względu na brak aktywności kilkudniowej, no bo rozumiem, że jeżeli ktoś nie zagra dzień, dwa, ale jeżeli ktoś nie wchodzi do gry tydzień, no to słabo. Dlatego tak obecnie prezentuje się nasza ekipa. Ja zapraszam was do jej wzmocnienia swoją osobą. Możecie naprawdę z nami tutaj miło spędzić czas. I to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Być może kolejny będzie już z meczu ligowego. Link do gry w opisie do mojego fejsa. Także jeżeli wam się podobało, zostawcie kciuk w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Cześć!